Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, 14 już, odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Grzegorz Świk. Tomasz Szczepański. A dzisiaj kolejna już, trzecia w tym roku, premiera książkowa książeczki wydanej przez Stowarzyszenie Niklot, książeczki, którą zapowiadaliśmy, która jest logicznym zwieńczeniem tegorocznych póki co naszych działań wydawniczych. Adam Fischer, Etnografia Słowiańska, zeszyt trzeci, zeszyt najdłuższy, dotyczący Polaków, czyli prawdopodobnie dla naszych czytelników, sympatyków, osób interesujących się kulturą słowiańską, najciekawszy i też najbardziej obfity ze względu na swoją objętość, łącznie 222 strony tomku. To nie tylko zwieńczenie pewnego projektu, który sobie założyliśmy kilka miesięcy temu, że wznowimy tą klasyczną pracę, ale też pewne pytanie. Pytanie o sens i cele przypominania, mówienia o tak zwanej kulturze ludowej. Nie tylko Polaków, ale ogólnie Słowian. Jak ty byś to widział? No, może zapożyczając się u profesora Bursztyn, trzeba podkreślić, a pewne rzeczy warto powtarzać, że kultura ludowa jest jednym z żywych źródeł kultury narodowej. I dotyczy to nie tylko narodów, które odradzały się na korzeniu wiejskim, bo miały przerwę w państwowości, bo na przykład straciły swoje elity wskutek jakichś wydarzeń historycznych, jak Czesi, którzy po Białej Górze stracili praktycznie no, większość zdecydowaną elit i odrodzenie czeskie narodowe następowało na podstawie awansu warstw ludowych. No, nie był to nasz przypadek. Niemniej kultura ludowa od romantyzmu jest tym, co jest trwałym źródłem inspiracji. I tutaj chyba nie trzeba przekonywać, bo nasi słuchacze ukończyli szkołę średnią, tak mi się wydaje, i pewne rzeczy z nauczania na poziomie takim dość podstawowym, bym powiedział, powinni wiedzieć. Natomiast nasz przypadek jako Polaków jest szczególny, ponieważ jesteśmy w Europie Środkowej chyba tym narodem, który tę swoją kulturę ludową no, nie ma w dostatecznym poważaniu. Tak bym to powiedział delikatnie, że bardzo liczne kręgi społeczne traktują ją jako coś wstydliwego i to jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, ponieważ po pierwsze no, większość naszego społeczeństwa, jeśli by sięgnąć kilka pokoleń wstecz, posiada korzenie chłopskie, ale agraryzm cechuje również kulturę szlachecką w Polsce. Oczywiście. To o tym pamiętajmy. Niewątpliwie kultura szlachecka, która wywarła swoje największe piętno na kulturze polskiej. Zresztą nie wyłącznie mówię tutaj o warstwie inteligenckiej. Duża część drobnej, zdeklasowanej szlachty w XIX wieku trafiała do klasy robotniczej. I tam w klasie robotniczej stawała się często elementem takim no, zauważalnym, aktywnym społecznie. Niemniej ta grupa przecież wywodziła się ze wsi. A jeżeli mówimy o szlachcie zaściankowej czy tak zwanej zagrodowej, no to byli to ludzie uprawiający rolę. Także niechęć, dystans, lekceważenie, jakie często każdy z nas spotkał się w stosunku do kultury ludowej, jest, pomijając to, że całkowicie nieuzasadnione, nieusprawiedliwione, jest po prostu dziwne. Ale mimo wszystko to jest. Być może jest to też przejaw pewnego kompleksu niedowartościowania w stosunku do Zachodu, którego my po
posiadamy. Tak? No szczęśliwie nie mamy takiego kompleksu w stosunku do Rosji, do Moskiewszczyzny, ale już w stosunku do Niemiec ten kompleks niestety istnieje. I ja tu waham się, czy to nazwać kompleksem postkolonialnym, bo ja tu nie chcę wchodzić w ten taki dyskurs rzekomo postkolonialny, który tutaj jest dla Europy Środkowej adekwatny. To jest kwestia całkowicie innej dyskusji. Ja zaznaczam tylko swój dystans wobec tego terminu, który się stosuje, gdy mówimy o tym zjawisku, o którym teraz ja w tej chwili mówię. Niemniej, reasumując, lekceważenie ludowych źródeł kultury jest w polskiej kulturze masowej zjawiskiem bardzo częstym. Chociaż trzeba powiedzieć, że mamy też bardzo pozytywne tutaj na przestrzeni ostatnich 30 lat, powiedzmy III RP, nawet sięgając troszkę dalej jeszcze, mamy inspiracje. Mamy na przykład takie zjawiska jak folk metal w muzyce, który no, w dużej mierze bazuje jednak na muzycznej tradycji słowiańskiej i polskiej. Mamy takie zespoły neofolkowe, tak? Już może nie wymieniając tutaj nazw, ponieważ nie chcę być posądzony o kryptoreklamę, ale myślę, że tutaj wszyscy wiemy, o co chodzi. Niemniej pamiętajmy, że jednak mówimy chyba o pewnej niszy. Jeżeli, nie wiem, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, no, kto chodzi na koncerty, nie wiem, Orkiestry Świętego Mikołaja, takiego no, sztandarowego zespołu inspirującego się folkiem słowiańskim, nie tylko słowiańskim zresztą, ale karpacki nie jest wyłącznie słowiański, tak, ale w dużej mierze, to jednak z własnego, można powiedzieć, wrażenia, doświadczenia wydaje się, że to jednak jest odbiorca inteligencki. Nie jest to odbiorca masowy. W jakimś stopniu disco polo też inspiruje się polską ludową tradycją, ale to powiedzmy w pewnym też dość ograniczonym stopniu. I poza tym jednym wypadkiem, gdzie ono, można powiedzieć, trafiło pod strzechy, to wydaje mi się, że cała reszta inspiracji to są zjawiska ograniczone społecznie do określonych kręgów, podobnie jak artyści, który się przebili, którzy zdobyli nazwisko i taką inspirację wykazywali no, w dwudziestoleciu Skoczyla czy Stryjeńska, nie stworzyli szkoły. Szukalski, któremu najbardziej na stworzeniu szkoły zależało, no tutaj miał sukces, powiedzmy sobie, dość ograniczony, przez bardzo długi czas był artystą zapoznanym, tak? A jak sobie o nim przypomniano, to dlatego chyba, że DiCaprio o nim film nakręcił, tak? To jest kolejnym przykładem tego, że o wybitnym Polaku przypominamy sobie wtedy, kiedy obcy go docenią, ale nie wcześniej. Także przypominanie o wartości naszych ludowych źródeł kultury, które są także słowiańskimi źródłami kultury, ma, uważam, głęboki sens wobec dość powszechnego lekceważenia tego akurat źródła kultury narodowej. Mamy w ogóle problem z polską inteligencją, tą inteligencją, która najpierw przeszła przez zabory, potem przez komunę, a na końcu trafiła w neoliberalizm i troszeczkę tak jak Maria Janion twierdzili, co po niektórzy, że właściwie Polacy nie mają swojej tożsamości, nie mają swojej świadomości, nie mają tego twardego rdzenia, tak jak rzekomo wyżej stojące narody zachodniej Europy, do którego możemy się odwołać. I bardzo często elementem tego twierdzenia jest właśnie negowanie słowiańskości, negowanie tych tradycji słowiańskich jako albo nieistniejących, albo nie dających się odtworzyć. Zarówno ten trzeci zeszyt, jak i poprzednie dwa zeszyty tu pokażą. Użyczanie i połabianie. To jest jednoznaczny dowód na to, że jak najbardziej ta tradycja nie tylko istniała, nie tylko była bardzo bogata, to chociażby nie tylko jakby warstwa faktograficzna, ale literatura, którą Fischer przy każdym podrozdziale podaje, jednoznacznie pokazuje, że mówimy tutaj o bardzo bogatej kulturze, bardzo bogatym
rdzeniu tożsamości. I też o tyle istotne, że no, żyjemy dzisiaj w dobie, tak jak powiedziałeś, pewnych kompleksów, które są funkcją takiego nadganiania, powiedziałbym, czy szlusowania do poziomu tej inteligencji, czy tego wyimaginowanego w pewien sposób poziomu Unii Europejskiej, właśnie porzucenia swojej ludowości jako pewnego bagażu. To też jest element troszeczkę wyniesiony z PRL-u, z okresu przyspieszonego awansu społecznego, tak, po II wojnie światowej. Zresztą to zjawisko znane nie tylko przecież z, tak tylko powiem na marginesie, nie tylko z Polski, chociażby z Białorusi, gdzie mówienie po białorusku bardzo często właśnie jest związane z pochodzeniem ze wsi, mówię to dzisiaj, natomiast pochodzenie z miasta wiąże się z awansem społecznym, edukacyjnym i bardzo często ludzie pochodzący z miasta, przynajmniej do niedawna, woleli mówić po rosyjsku, bo to był taki objaw no, bycia elementem tego właśnie już wyższego pułapu. Tu trzeba zaznaczyć, że kulturze recepcji kultury ludowej w masach społeczeństwa już polskiego, już miejskiego po II wojnie na pewno krzywdę zrobił realny socjalizm, ponieważ no, Polska, PRL była tą Polską Rzeczpospolitą Ludową z nazwy, co oczywiście budziło odrazę do wszystkiego tego, do czego PRL się odwoływała. I na pewno na zasadzie pewnej reakcji również to odrzucenie jest, ale nie wydaje mi się, żeby była to wyłącznie spuścizna odrzucenia PRL-u. Bo no, minęło 30 lat i kompleksy wobec Zachodu nadal one są, one przecież działają politycznie. No, oczywiście. Dużo o tym bardzo ciekawie Rafał Ziemkiewicz na przykład pisał. No, wiesz, nie on jeden. I jeżeli te kompleksy udaje się wykorzystywać, no, znaczy, że one są silne, tak? I coś z tym trzeba robić. Tak, no tutaj mamy zresztą bardzo dużą ilość materiałów, które naprawdę nie trzeba być dyplomowanym historykiem, kulturoznawcą czy antropologiem, żeby w fragmentach dotyczących kultury duchowej, społecznej, dotyczących kwestii wierzeń, kwestii różnych obrzędów, znaleźć twardy kościec przedchrześcijański. Fischer pokazuje, czy opisuje pewne rzeczy i tu widać, jak pewne rzeczy się ze sobą wiązały, czyli te wierzenia przedchrześcijańskie z tą nadbudową katolicką, która przyszła po chrzcie Mieszka I. Natomiast każdy, nawet mniej uważny czytelnik, zauważy, że pewne rzeczy no, ewidentnie nie są katolickie, nie są chrześcijańskie. To pokazuje, że mamy ten twardy kościec, ten twardy budulec naszej tożsamości i nie musimy przepraszać za to, kim jesteśmy. Nie musimy się oczywiście z tego powodu też wywyższać, natomiast możemy jak najbardziej kultywować i opierać się o to, kim jesteśmy i z czego się wywodzimy. Z pewnością nie jest to ostatnia nasza pozycja wydawnicza w tym roku. Ja jeszcze tylko dodam, bo pewnie materiał, który dzisiaj nagrywamy, będzie wrzucony przed wykładem dotyczącym właśnie poniekąd też tej kultury ludowej. 28 kwietnia wszystkie osoby z Warszawy i okolic zapraszamy do Stowarzyszenia Niklot. Będzie wykład dotyczący no właśnie homofobii, czyli kultury upokarzania w mediach, kultury upokarzania osób właśnie pochodzących z klas ludowych, z tych klas gorzej sytuowanych. Doktor Michał Rydlewski o tym nam opowie. Specjalista w tej dziedzinie, autor dwóch książek dotyczących właśnie tej materii. Ożarowska 61, pracownia na kole. Zapraszamy. Tak jak już powiedziałem, to nie są ostatnie pozycje. Na razie nie zdradzamy, no bo co to by była za niespodzianka, jakbyśmy od razu przy premierze mówili o tym, jakie będą następne pozycje. Ale myślę, że zarówno zwolennicy czy sympatycy poznawania kultury słowiańskiej, jak i kwestii zadróżnych będą zadowoleni. Z naszej strony chyba wszystko. Z ciekawostek. Niestety tym razem okładkę mamy polską. Polski malarz. Scena z pana Tadeusza. Ale króliki, jak się dowiedziałem, nowozelandzkie.
Na wiarę tego, kto nam to powiedział. Oczywiście, ale zakładam, że jest to osoba, która zajmuje się też uprawą i hodowlą wiejską, więc zakładam, że wie, o czym mówi. Także polski obraz, ale króliki nowozelandzkie. Oczywiście to taki żarcik mniej lub bardziej śmieszny na koniec. Tymczasem pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za uwagę, zapraszamy do subskrybowania naszych kanałów. Grzegorz Ćwik. Tomasz Szczepański.